Według Jasnowidza Jackowskiego ta straszna rzecz wydarzy się w wakacje 2021 roku. Czy zatem jest sens rezerwować sobie wakacje na przykład za granicą czy w Polsce? Czy jest sens planować w ogóle wyjazd wakacyjny w 2021 roku? No właśnie, dzisiaj przedstawiam przerażającą wizję. Przypowiedni, jasnowidza Jackowskiego, mroczną, tak naprawdę krwawą wizję przepowiednie, ale też bardzo ważną dla milionów Polaków, no bo koronawirus koronawirusem, pandemia, trzeba dalej żyć, funkcjonować. Część po prostu z nas dalej będzie chciała odpoczywać, wyjechać na wakacje. Czy zatem jest sens rezerwować sobie na przykład wakacje przez internet, wpłacać zaliczkę, bo przecież wielu z nas no, już praktycznie planuje te wakacje zdecydowanie wcześniej. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, jeden z widzów zapytał się Jasnowidza Jackowskiego, co z wakacjami w 2021 roku. Czy po prostu rezerwować sobie wakacje, czy zapłacić zaliczkę na wakacje, czy rezerwować takie wakacje przez internet, czy może po prostu w jakichś hotelach, pensjonatach i tak dalej. No właśnie i do tej sprawy praktycznie odniósł się Jasnowid Jackowski, no bo mm, kiedy to nagrywam jest styczeń 2021 roku. Nie wiemy tak naprawdę jaka będzie sytuacja w czerwcu czy w lipcu. Może po prostu będzie dużo szczepionek, większość z nas się zaszczepi, może te obostrzenia zostaną poluzowane, może będziemy po prostu mogli normalnie poruż, podróżować, funkcjonować, a może będzie po prostu kolejna fala koronawirusa, kolejna odmiana, tak ma to miejsce, Teraz brytyjska koronawirusa i będzie jeszcze więcej osób zakażonych. No, a nie, wiele osób tak naprawdę nie wie, co dalej, tak? Wiemy, że tamten rok był nieciekawy pod względem koronawirusa. No, przecież bardzo dużo praktycznie Polaków spędziło wakacje nad Polskim Morzem, w polskich górach. Czy w innych miejscach, agroturystyka, czy, czy na Mazurach. Natomiast no właśnie. No i tutaj Jastan Jackowski przecież mówi cały czas, że po koronawirusie dojdzie do wybuchu wojny na świecie. No i mówi w ten sposób: ja bym zamówił wakacje, wakacje, chociażby po to, by się łudzić, że na nie pojadę. Ja bym zamówił wakacje, chociaż po to, by się łudzić, że na nie pojadę. Tak mówi Jackowski, przerażająca, mroczna, tak naprawdę, wizja przepowiedni Jackowskiego. Można powiedzieć tak, nie ma tutaj nic takiego sensacyjnego: nie ma krwi, nie ma morderstw, nie ma faktycznie tutaj jakiejś śmierci milionów ludzi. Natomiast, tak, zamówić wakacje tak, żeby po prostu tylko się łudzić, że na nie po prostu człowiek pojedzie, czyli mieć takie w głowie z tyłu, tak, no ciężko pracuję i tak dalej, ale pojadam te wakacje w okresie wakacyjnym, zamówić je, chociaż z, z drugiej strony mieć świadomość, jak te wakacje nie dojdą do skutki, do skutku, że e, no, można było się tego praktycznie spodziewać, czyli takie samo oszukiwanie siebie, tak, samo praktycznie oszukiwanie samego siebie, no właśnie przerażająca tak naprawdę wizja, bo tutaj tej wizji tak naprawdę jasności nie rozwiną, ja mogę powiedzieć po prostu, no przecież przedstawiłem tej wizji Jasnowidza Jackowskiego tysiące, na moim kanale setki praktycznie różnych spraw, y, tysiące można filmów, no, mogę powiedzieć, że zrobiłem na temat Jasnowidza Jackowskiego. Y, no właśnie i tutaj te słowa są bardzo lakoniczne, ale też przerażające. Y, co takiego po prostu strasznego musi się wydarzyć, skoro wakacje praktycznie nie dojdą do skutku. Y, tak, y, właśnie y, to musi być przerażająca sprawa, że może będzie ta odmiana właśnie brytyjska, ten wirus będzie bardziej zajadliwy, be, więcej osób będzie zakażonych, może będzie mutacja koronawirusa, która u Ziemi nas kompletnie, jeśli chodzi o podróżowanie, tak? No bo tutaj też była kwestia tego typu, że no wakacje, tak, wakacje czy w Polsce, czy za granicą. Wiadomo, że jak wakacje za granicą, to najczęściej przez e, linie lotnicze, tak, będziemy po, podróżować. No i też po prostu już zanim były, pojawiły się szczepionki, to ja robiłem takie filmiki, gdzie mówiłem, że e, może być po prostu za kilka miesięcy sytuacja tego typu, że e, linie lotnicze na przykład nie będą się zgadzać na to, żeby podróżowały samolotami osoby, które są niezaszczepione, albo osoby, które są niezaszczepione będą płaciły większe, większe tutaj cenę, zwiększą cenę za, za bilet, tak, więc niejako zmusi się nas do tego, żeby się zaszczepić, no a e, powiedziane było, że po prostu to szczepienie będzie dobrowolne. Teraz jest ciekawa sytuacja, bo na przykład Grecja mówi w ten sposób, że oni nie wpuszczą na wakacje do siebie, tak, no bo żyją przecież głównie z turystyki ludzi, którzy nie są zaszczepieni. Ktoś powie, no z jednej strony to jest cios ich gospodarkę, bo nie przyjmą faktycznie turystów, z drugiej strony oni jakby myślą w dłuższej perspektywie czasu, no bo co z tego, że że przyjmą po prostu wszystkich turystów bez względu, czy ktoś jest zaszczepiony, czy też nie, jeżeli ten wirus się rozprzestrzeni, albo na przykład jakaś mutacja, odmiana, no i potem musi, potem tak czy owak, prowadzić lockdown, pozamykają gastronomię, hotele, restauracje. No właśnie, czyli tutaj Jackowski mówi w ten sposób: Ja bym zamówił chociażby, chociażby po to, by się udzić, że na nie pojadę. Tak mówi tutaj Jackowski, No przerażająca, tak naprawdę, wizja przepowiednia. Bo nawet, powiedzmy sobie tak, może się okazać, że będziemy po prostu w większości zaszczepieni, może będzie mniej praktycznie osób, jeśli chodzi o koronawirusa w Polsce. Ale na przykład rządy poszczególnych państw mogą wprowadzić lockdown, mogą wprowadzić sytuację, gdzie praktycznie ta turystyka będzie zamrożona, e, hotele będą praktycznie pozamykane. Może być sytuacja, że teoretycznie granice są otwarte, ale w praktyce granice będą pozamykane. Nie będziemy mogli na przykład wyjechać z Polski, na przykład będzie można kupić podróż, wycieczkę w biurze podróży, będzie można pojechać za granicę do ciepłych krajów, a się okaże, że na przykład po powro powrocie z tego ciepłego kraju w Polsce przymusowa kwarantana na dwa tygodnie, pobyt. Po po prostu w domu. No kto z nas może sobie na to pozwolić? Pojedziemy na wakacje, nie wiem, 7-10 dni, do tego 14 dni powrót z domu, żeby po prostu być w domu, tak? Na kwarantannie. No to jest praktycznie 3 tygodnie albo 4 tygodnie wykluczają nas z pracy, tak? No to jest raczej mało prawdopodobne chyba, że ktoś jest po prostu właścicielem firmy albo może pracować zdalnie w domu po powrocie. Taka sama sytuacja może być na przykład, że możesz oczywiście kupić wakacje, wycieczkę za granicę, ale musisz po prostu pokazać, że na przykład na dzień przed wyjazdem ma, masz y, test bez, co z tego, żebyś szczepiony? Musisz pokazać na przykład test, że nie jesteś zakażony na koronawirusa i ten test musi mieć ważność 24 godzin, czyli na przykład wyjeżdżam 1 lipca na wakacje, teoretycznie no nie mówię, że ja konkretnie wyjeżdżam i muszę mieć taki test po prostu wykonany już na ostatni dzień czerwca, tak? e, Gdzie po prostu taki test pewnie będzie kosztował kilkaset złotych, tak? 500 złotych dodatkowa po prostu opłata. No więc, więc może tutaj być wiele tak naprawdę problemów, pomijając to, że na przykład może dojść do wybuchu wojny. Więc tak tutaj to definiuje Jasnowic Jackowski że ja bym zamówił wakacje, chociażby po to, by się łudzić, że na nie pojadę. No tylko problem jest tego typu, że nie wszędzie, ale niektóre po prostu biura podróży, czy niektóre możliwości rezerwacji, na przykład hoteli powodują, że człowiek może wykupić takie wakacje w czasy, ale później jak zrezygnuje, to przepadnie albo cała suma, albo po prostu część tej sumy, tak? To się mówi z zadatek, tak? Czy jakaś po prostu tam suma przepadnie, jak się zarezerwuje takie wakacje? No więc tutaj była sytuacja byłaby nie. Ciekawa, tak. No i jest to widkowski mówi, tak, że będzie jakiś bajzel w związku ze szczepieniami. To jeszcze mówił, zanim po prostu były, były szczepienia w Polsce i widzimy faktycznie tak, przesunięcia, jeśli chodzi o dawki w szczepionkach. tak, Jedna firma mówi, że nie przyślą po prostu tej partii szczepionek, tylko w późniejszym terminie. Kolejna firma mówi, że po prostu też są przesunięcia. Tak, rząd po prostu ma tutaj tą drugą dawkę, jeśli chodzi o szczepionkę, trzymają. Był też krytykowany, że powinien szczepić wszystkich. I praktycznie bez względu na to, ile jest, jakby w całą pulę wykorzystywać, i potem liczyć na drugą pulę. A teraz się okazuje, że firmy, niektóre tak, które dostarczają szczepionki, mają po prostu poślizg czasowy. I może się okazać, że rząd zamówi pewną grupę szczepionek, czy pól, pewną pulę, a na przykład firmy dostarczą tylko 10% z tej, z tej liczby. Tak? I też jest pytanie, na przykład, do w miesięcy wakacyjnych, ile ludzi się zaszczepi. No, rząd mówi, że na przykład zaszczepi tutaj 3,5 miliona ludzi do końca marca. No ale to jest na podstawie tego jakby tych założeń, jakby zgodnie z tym, ile po prostu im przyślą szczepionek. Natomiast jeżeli się okaże, że na przykład poszczególni dostawcy prześlą tylko połowę tych szczepionek albo 10%, no to z tych 300, 33 milionów może się okazać, że będzie zaszczepionych na przykład półtorej miliona, tak, ludzi. Także jest tu wiele, po prostu wiele niewiadomych. No właśnie, napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy planujecie wyjazd w tym roku, wyjazd praktycznie na wakacje, a co z tymi osobami, które mają wyjeżdżać praktycznie na wyjazdy służbowe. No wiemy o, też, o tym, że na przykład hotele są pozamykane, czy inne miejsca, że można wyjeżdżać tylko po prostu w wyjazdach służbowych, czy po prostu medycy mogą wyjeżdżać. No właśnie, więc może się okazać, że będzie po prostu potężny problem. Kolejny problem to jest taki, że jak na przykład tutaj ta turystyka się otworzy, to oni będą chcieli sobie. Odrobić tak naprawdę te straty, co był ten lockdown, bo było to wszystko pozamykane, i mogą po prostu podnieść te ceny o 100%. I to byłaby przerażająca sprawa, tak? Bo wiele tak firm właśnie już teraz postępuje, nie mówię, o, nie mówię tylko o turystyce, ale o innych, że odbijają sobie właśnie ten czas, kiedy był lockdown i po prostu podnoszą ceny nawet nie o 100%, ale 80%, tak? Niektóre, bo wiedzą, że jak potem nastąpi odmrożenie, no to ludzie po prostu rzucą się na wyjazdy, na wycieczki, pójdą do gastronomii, więc oni mogą podyktować tą cenę, bo ludzie tak człowiek po prostu z tego skorzystają. Tak? No właśnie, napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Napiszcie też w komentarzach, co sądzicie na temat tych wyjazdów, które teraz mają praktycznie celebryci, a mianowicie medycy tu w Polsce walczą tak z koronawirusem, natomiast celebryci chwalą się, jak jeżdżą do Meksyku na wakacje w inne miejsca. To jest ciekawe, że ci celebryci, gdzieś znajdują te kraje, które po prostu nie mają jakichś ograniczeń, jeśli chodzi o covid, kwarantanny i tak dalej, nagle szybko znaleźli i tam jeżdżą, A Zanzibar i tak dalej, chwalą się po prostu z wakacji. Z tych ciepłych miejsc. Oczywiście, no to jest faktycznie, że ich życie, tak, celebrytów, no oni racjonują swoje życie, ale czy to po prostu jest jakby dobre, adekwatne w tym czasie, tak, kiedy jest walka z koronawirusem? No można powiedzieć, a kiedy ta walka się skończy, tak, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, no prędzej czy później ona musi się skończyć. Natomiast, no właśnie, tutaj w Polsce trwa walka, jeśli chodzi o, o, z koronawirusem, jeśli chodzi o szczepienie, jak najwięcej ludzi chce się zaszczepić, tak, a tych szczepionek nie jest tak, aż tak dużo, a z drugiej strony celebryci, którzy sobie po prostu spędzają czas na rajskich wyspach, tak, tutaj relaksują się, pokazują to na swoich mediach społecznościowych, no właśnie, piszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.